Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek jest poświęcony Gladiatorowi produkowanemu przez Anvil. Aby najlepiej przedstawić, czym jest Gladiator, warto spojrzeć w kierunku II wojny światowej. Jednym z typów samolotów, które były używane, był właśnie lekki bombowiec albo bombowiec nurkujący. Był to w pełni funkcjonujący myśliwiec, który poza standardową bronią posiadał na wyposażeniu bomby albo torpedy. Myśliwce tego typu były nieco mniej zwrotne niż standardowy myśliwiec, ale zawierały zestaw bomb lub torped, którymi mogły niszczyć statki lub cele naziemne. Oczywiście bomby nie były tak silne jak na dużym bombowcu, ale fakt, że samolot był mniejszy i bardziej zwrotny, powodował, że miał szansę w starciu z innymi myśliwcami i był trudniejszy do zestrzelenia. Ze względu na dość ograniczoną ilość paliwa, którą posiadały, myśliwce tego typu z reguły stacjonowały na lotniskowcach. Podobnie jest z Gladiatorem. Jest to lekki bombowiec bliskiego zasięgu z przeznaczeniem do bazowania na lotniskowcu. Nie należy się po nim spodziewać wielkich zbiorników paliwa. Można jednak słusznie się spodziewać dużej ilości rakiet i torped. Gladiator jest wyposażony w 4 torpedy 5 poziomu oraz 4 sloty 4 poziomu na rakiety. Domyślnie w tych slotach mamy raki na rakiety 2 i 3 poziomu. Jest to całkiem rozsądna siła ognia, jednak Gladiator jest również dość dobrze wyposażony w broń do walki z innymi myśliwcami. Posiada również wieżyczkę wyposażoną w 2 działka laserowe CF-007 Bulldog oraz 2 zamontowane na gimbalach działka laserowe 2 poziomu Bering M4A. Wieżyczka może być kontrolowana przez drugiego pilota. Jeżeli chodzi o szybkość i zwrotność, to Gladiator znajduje się raczej w dolnej części spektrum myśliwców. Mimo wszystko jest to jednak w spektrum myśliwców, co powoduje, że jest w stanie skutecznie walczyć bez silnego uczucia, że jesteśmy w gorszym statku. Osobiście wielokrotnie latając Gladiatorem miałem odczucie, że jest on lepszy od innych myśliwców. Z jednej strony siła ognia działek nie jest powalająca, ale jest wystarczająca do zabicia mniejszych jednostek, a na większe mamy torpedy i rakiety. A torpedy robią miazgę z większości jednostek. Co prawda torpeda z Gladiatora nie zabija Vanguarda albo Cutlassa jednym strzałem, ale po trafieniu w zasadzie wystarczy taki statek dobić. W większości przypadków taki statek ma rozwalone wszystkie silniki manewrowe i dobicie jest tylko formalnością. Tej skuteczności nie ma w zasadzie żaden myśliwiec. Oczywiście czas namierzania torpedami jest bardzo długi, ale nie na tyle, żeby były one nieprzydatne. Co z obroną? Cóż, to nie jest Super Hornet. Jeżeli miałbym porównać przeżywalność, to jest to gdzieś na poziomie zwykłego Horneta. Nie jest zła, ale nie wystawiałbym się zbyt długo na obstrzał. Statek jest wyposażony w tarczę 3 poziomu i posiada jakiś pancerz, mocniejszy ciut od papieru. Pozwala to na skuteczne latanie w Arena Commanderze, jak również w PU bez eskorty. Na PU może jednak troszkę dokuczać mały brak paliwa. Pomimo trochę pokracznego wyglądu lubię ten statek. Jest wystarczająco skuteczny w walce z myśliwcami, jak i bardzo skuteczny przeciwko większym jednostkom. Lata się nim dość dobrze, chociaż czuć, że nie jest to Sabre. Ogólnie, jeżeli ktoś ma wolne $203 z VAT i akurat prowadzona jest jego sprzedaż, to warto poważnie rozważyć tą jednostkę zamiast Super Horneta. Statek ma zupełnie inny charakter, ale może całkiem przypaść do gustu. Jest to jeden ze statków, które na pewno w grze znajdą się w moim hangarze. Jeżeli porównamy go z Retaliatorem, to oczywiste jest, że Retaliator ma większą siłę ognia. Nie jest on jednak w stanie walczyć z myśliwcami. Teoretycznie posiada 5 wieżyczek, ale w zasadzie dowolny myśliwiec przemieli go, zanim zdąży on skutecznie ich użyć. Jeżeli miałbym 6 pilotów, to wolałbym mieć przy sobie 6 albo nawet 3 Gladiatory, a nie jednego Retaliatora. Gladiator jest statkiem z 2 siedzeniami, więc teoretycznie te 6 osób w pełni obsadziłoby 3 sztuki. Nadal dysponowałyby one jednak większą siłą ognia i możliwościami niż jeden Retaliator. Myślę, że jest to jeden z tych typów statków, które są obecnie nieco niedoceniane, ale w przyszłości mocno pokaże swoją skuteczność. Osobiście statek polecam. Jak zawsze zapraszam do odwiedzenia naszej strony i forum oraz serwera TS, na którym zawsze siedzimy.
Linki do nich znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.